Kurier w samo południe. Przy mikrofonie Adrian Kowarzyk, jest godzina 12.33. Przed chwilą był jeden ze sposobów radzenia sobie z aktualną pandemią AZ Stories w utworze Koronawirus. Tymczasem jest już z nami pan Adrian Furgalski, prezes ZDG Tor. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, w takim razie jak wygląda sytuacja z rynkiem lotniczym, jeżeli chodzi o Polskę i jeżeli chodzi o świat? Może jakaś taka krótka analiza tego, co się dzieje. Latają samoloty, nie latają, latają na pusto, latają pełne. No, jak to wygląda? Krótko można powiedzieć, jest sytuacja dramatyczna, ponieważ nigdy w latach poprzednich, kiedy mieliśmy jakieś zawirowania mocne, czy to na przykład związane z zamachami terrorystycznymi, na World Trade Center, no nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby całe państwa były wyłączane z ruchu lotniczego, bo mamy w tej chwili decyzję prezydenta Trumpa. Dzisiaj do północy ostatnie samoloty, które będą mogły zabierać pasażerów z mieszkających w krajach grupy Schengen, będą startować. No, Chiny praktycznie są odcięte. Indie nie wprowadziły może zakazu lotów, ale ponieważ wprowadziły w tej chwili czasowy zakaz wydawania wiz, no to nie da się do Indii polecieć. Tak więc dzisiaj można powiedzieć, że grubo ponad połowa rynku lotniczego nie funkcjonuje. Już pomijam Włochy czy jakieś inne drobniejsze ograniczenia, no ale jeśli mówimy o Stanach, o Indiach i o Chinach, to to są największe rynki lotnicze na świecie. No i praktycznie one zamarły. Jak bardzo zamarły, to my nie wiemy, bo oczywiście dekret prezydenta Trumpa, chociaż tam jest jeszcze kilka niejasności, nie wprowadza zakazu lotów w ogóle samolotów, tylko to są bardziej albo kategorie obywatelstwa albo kategorie osób, które przebywały zbyt krótko na terenach krajów, które są zagrożone epidemią. Także część lotów jeszcze będzie wykonywana. Czy to LOT zdecydował się kilka lotów utrzymać, czy to Lufthansa, no ale zobaczymy, czy samoloty nie będą latać na pusto. Być może w tej pierwszej fazie Amerykanie, którzy mogą wrócić do domu, będą uciekać z Europy do swoich rodzin, ale no, wydaje się, że nawet te dzisiejsze decyzje, żeby część lotów do Stanów była wykonywana, że mogą być nie do utrzymania, bo po prostu pasażerów będzie za mało, więc loty będą przynosić straty. Wywołał pan temat decyzji Donalda Trumpa, który wstrzymał na 30 dni przyjazdy z Europy na teren Stanów Zjednoczonych, właściwie przyloty. W takim razie wiemy, że lot lata do Stanów Zjednoczonych. Jak to się może odbić na kondycji polskiego przewoźnika? Czy na pewno, zanim nastąpiła pandemia, mieliśmy informację, że ze względu na niezawinione oczywiście przez lot problemy, przede wszystkim z maksami, które są uziemione no już rok na całym świecie. Jeszcze nie wszystkie samoloty typu Dreamliner mają wymienione silniki, więc są samoloty zastępcze, to kosztuje więcej. Także eksploatacja jest droższa, bo te samoloty, które mamy, które mieliśmy mieć, są tańsze w eksploatacji, chociażby przez to, że średnio 20% mniej paliwa zużywają, więc to generalnie rok 2019 był rokiem trudnym dla lotu i też wchodziliśmy w rok 2020 z no, takimi gorszymi nastrojami. W tej chwili po wyłączeniu większości lotów do Stanów Zjednoczonych Ameryki, no to na pewno jest dramat, bo patrząc na całą siatkę sprzedażową lotu, rynek amerykański to jest 7% tej sprzedaży, a jeżeli idzie o loty long-haulowe, czyli na dalekie, na inne kontynenty, to jest połowa. Tak jak mówię, dodajmy do tego Chiny, gdzie nie latamy, dodajmy do tego Indie, gdzie nie jesteśmy w stanie się dostać, no to praktycznie loty dalekiego zasięgu w locie przestają funkcjonować. No, mają być jeszcze utrzymane loty z Warszawy do Nowego Jorku, ale na lotnisko Kennedy'ego, bo Newark został anulowany.
kontrolowany i z Warszawy do Krakowa, do Chicago. No jak rozumiem, zobaczymy, jakie będzie obłożenie. Na początku może być duże dla tych osób, które mogą wylądować, postawić stopę na terytorium Stanów Zjednoczonych, a więc myślę o obywatelach Stanów Zjednoczonych, o ich rodzinach. Tu mogą pracownicy na przykład być ewakuowani z Polski czy z innych krajów, więc szukając połączeń do Stanów, w których będzie dużo, dużo mniej, te lotowskie mogą się cieszyć większą teraz popularnością nie tylko ze strony tych osób wymienionych przeze mnie, które są na terenie Polski, ale także innych krajów, tylko no myślę, że to może być, no nie wiem, tydzień, dwa i nawet to źródełko też wytknie, więc być może ta komunikacja lotnicza całkowicie zostanie wstrzymana. No i na pewno, jeśli połączymy pandemię, jeśli połączymy też właśnie strach przed lataniem, problemy biur turystycznych, odwoływaniem lotów, pogorszenie oczywiście gospodarcze. W wielu krajach nie chcę mówić, że to będzie recesja. No to są takie czynniki, które się równocześnie zaczęły gromadzić i które mają bardzo duży wpływ na rynek lotniczy. Dlatego tutaj z jednej strony widzę apele takiego porozumienia przewoźników Azji i Pacyfiku, żeby no jednak państwa nie zamykały przestrzeni, żeby ta przestrzeń już zamknięta została jednak otwarta, bo póki co do zarażeń nie dochodzi, dlatego że ktoś samolotami się przedostaje, tylko to w inny sposób raczej ten koronawirus się przenosi. Tutaj gdyby rzeczywiście być może trzymać się procedur, że już puszczamy na samolot osoby zbadane, też wypuszczamy potem z samolotu osoby zbadane. No, może by to miało jakiś sens, ale tak jak mówię, tutaj odzywają się ci, którzy zajmują się lotnictwem, ale część osób zajmujących się lotnictwem mówi, jednak powinniśmy słuchać tych, którzy się zajmują zdrowiem, właśnie epidemiami, roznoszeniem wirusów. Być może potrzebne są bardzo trudne decyzje, bolesne też finansowo, ale przez to będziemy w stanie szybciej zapanować nad rozprzestrzenianiem się tego wirusa i szybciej móc powiedzieć, że zaczynamy powoli przechodzić do normalnego życia. W Unii Europejskiej postulat jest taki, żeby natychmiast poluzować przepisy dotyczące pomocy publicznej, bo inaczej linie słabe, które miały problemy wcześniej, to ten koronawirus i ograniczenie lotów może je tylko dobić i upadną. Ale no właśnie, jak to wygląda od strony liniach? Jak to wygląda od strony ekonomicznej, jeżeli chodzi o takie linie? I nie mówimy tutaj o zamkniętych lotniskach, ale o tych slotach na lotniskach. Ja rozumiem, proszę wyjaśnić nami, słuchaczom, jak to wygląda, jeżeli chodzi o przewoźników. Czy oni muszą spełniać dany warunek lądowania w danym miejscu, na danym lotnisku, aby nie utracić tego slotu? Będą płacić jakieś kary? Bardziej się opłaca latać na pusto? Jak to wygląda? Nie, już na szczęście nie muszą. Tutaj już te przepisy dotyczące tego, że w ciągu roku trzeba się mieścić przynajmniej w 80% tych godzinach startów i lądowań zostały zawieszone, więc ten pierwszy taki natychmiastowy postulat branży został spełniony. Teraz, tak jak mówię, część branży postuluje, żeby przemyśleć zamykanie przestrzeni powietrznej, że to jednak nie transport lotniczy jest tym roznosicielem, ale tutaj w Europie coraz częściej pojawiają się głosy, że z jednej strony musimy mieć oczywiście regulacje i to jak rozumiem w poniedziałek rząd przedstawi dotyczące pracowników składek ZUS-owskich, bo pamiętajmy, że w przypadku lotu spora część to nie są osoby, które pracują na etacie, chociaż tutaj pewna tylko część jest częścią stałą zarobkowania, a spora część zależy od nalotu, tak, czyli tego, ile polecimy w ciągu miesiąca. No i jak nie latamy, zwłaszcza do takich najbardziej opłacalnych destynacjach na inne kontynenty, to nie zarabiamy. No, a część pracowników jest w ogóle zatrudniana przez firmy zewnętrzne i tutaj nie ma nawet jednej złotówki stałego wynagrodzenia. Wszystko zależy od ilości lotów. No nie możemy pozwolić na to, żeby oni na nim powietrzem żyli. Więc z jednej strony czekamy na rozwiązania krajowe dotyczące pomocy pracownikom, przedsiębiorstwom. A z drugiej strony jest w tej chwili właśnie tak, powinna zapaść decyzja unijna, że można będzie dofinansować
Tak jak Chińczycy już w tej chwili dopłacają wszystkim liniom, które zechcą latać, no ale nie chcą, bo się boją. A póki co chociaż wszystko wskazuje na to, że Chińczycy już opanowali problem, ale Chińczycy chcą dopłacać do pasażerokilometra w zależności od dystansu, od linii. Czy to będzie dopłacanie do pasażera, czy pokrywanie jakichś strat przestojów Unii Europejskiej, no to też musi być zgoda na to Komisji Europejskiej, no bo trudno, żeby w takiej sytuacji no, najbardziej poszkodowane były linie unijne, skoro Chińczycy mają pieniądze, stać ich na to i pomogą swoim liniom. Amerykanie też pewnie to zrobią, no to my nie możemy być w najgorszej sytuacji i zasłaniać się tekstami o konkurencji czy o zakazie pomocy publicznej. No właśnie, jeszcze ostatnie pytanie, bo w ostatnich dniach rozgorzała dyskusja, a właściwie pojawiły się plotki płynące ze strony niemieckiej, konkretnie chodzi o Der Spiegel, jako iż LOT mógłby wycofać się z przejęcia Condora. Te informacje podłapały również niektóre polskie media, w tym Gazeta Wyborcza czy Fakt. No to może zapytajmy o to, czy jest taka możliwość i utnijmy ostatecznie spekulacje. Nie ma takiej możliwości. Rzeczywiście Wyborcza dała się złapać na kolejnego fake newsa, który jest z Niemiec wypuszczany. Ja mogę tylko przypuszczać, że jest wypuszczany z kręgów zbliżonych do Lufthansa, która po prostu no, kąsa cały czas i nie może się pogodzić z tą decyzją, że ta sprzedaż jest. Ja to zdementowałem w innym tytule w Rzeczpospolitej, szukając źródeł i tu w Polsce i w Niemczech. No i dwa dni po tym fake newsie była informacja. Rada Wierzycieli Linii Condor przyklepała poza jednym wierzycielem, który został przegłosowany, przyklepała LOT jako właściciela, warunki transakcji. To też tu warto powiedzieć, bo były takie spekulacje, że to będzie 2 miliardy, 2,5 miliarda złotych. Tu jest koszt w przeliczeniu po wczorajszym kursie euro w okolicach miliarda złotych, więc bardzo dobra cena transakcyjna. Póki co Condor, który jest no, wybitnie linią czarterową, informuje, że lata wszędzie. Nie latał do Chin na przykład, nie latał do Indii, w związku z tym to nie jest tak, że samoloty są uziemione, latał i lata do obszarów bezpiecznych. Nie ma też jakiejś takiej paniki nagłego zwracania biletów. Oczywiście nie wiadomo, jak się sytuacja i w linii tej, i w każdej innej potoczy, ale no nie jest tak, że nagle ta sytuacja związana z pandemią wywraca linię. No i rozumiem, że jeżeli będzie zgoda na to, żeby państwa unijne pomagały swoim przewoźnikom, no to nie tylko Lufthansa dostanie jakąś pomoc, ale także linia Condor. Więc potwierdzona jest transakcja, że do niej dojdzie i ja teraz moje największe życzenie w stosunku do urzędników unijnych jest takie, żeby tutaj zawiesić czy mocno poluzować przepisy dotyczące pomocy publicznej, w szczególności dla linii lotniczych, bo one pierwsze sygnalizują, że grożą im upadki, ale pewnie też ja się akurat na tym nie znam, dla jakichś innych, szczególnie newralgicznych sektorów gospodarki. I tu postawimy kropkę. Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem był Adrian Dziękuję. Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Dziękuję i do usłyszenia. Dzięki, pozdrawiam. I czas na Charlesa Bradleya. Charlesa Bradleya. Charlesa.